Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Karty na Miłość. Wiecie co, czytam wasze komentarze zawsze. I przy jednym uśmiechnęłam się i stwierdziłam, że pani ma rację, że możemy takie czytanie zrobić. Czytanie tylko i wyłącznie dla kobiet porzuconych, czyli mam na myśli porzucone żony, dziewczyny dla kogoś innego, dla kobiety, dla mężczyzny. I również czytanie dla porzuconych kochanek, dla kobiet, którym się obiecywało, że się zostawi żona, tak, czy męża. Dla was, kochani, jest to czytanie. Będą do wyboru trzy obiekty. Będzie tarot, będą karty dopowiadające, będzie ich dosyć. Nie wiem, jak mi wyjdzie to czytanie, bo powiem wam szczerze, nawet się nie zastanawiałam, jak ono ma wyglądać. Po prostu usiadłam i zaraz będziemy sprawdzać. Mam nadzieję, że wszystko, kochani, będzie tak, jak trzeba. Będą trzy grupy. Grupa pierwsza będzie miała tą piramidkę moją Orgonit, pierwszą, którą sobie kupiłam. Dwójeczki będą miały ten stateczek z tą kotwicą, tak, piękny. A trzeci będą mieli tą kulę z tym rycerzem pięknym. Znaczy, kwestia gustu, tak? Także dzisiaj mamy same szklane przedmioty. Mamy ich trzy. Jedna talia tarota i trzy grupy. Możecie wybrać dwie. Pewnie, że tak, kochani. Odłożę to kadzidełko. Dam je sobie na parapet, bo nie chcę sobie już... Obróziki są czyste, więc nie chcę sobie znów zapaskudzić. Ja jak to ja. Trochę będzie tego... Będzie trochę tego... Nie da się ukryć. Myślę, że zrobię wam czasóweczkę. Przeskoczycie sobie do swojej grupy. Jeżeli nie chcecie teraz na początku czekać, aż ja tutaj karty podzielę, to możecie sobie od razu przeskoczyć do swojej grupy, a jeżeli chcecie, no to poczekajcie chwileczkę. Najpierw, tak jak zawsze, będzie podział tych wszystkich kart. Oczywiście wszystko przy was, nic w ukryciu, ja nie mam zamiaru się przygotowywać do czytania, co karty powiedzą. Ja to robię to, co w danej chwili karty czują, jakie energie teraz są. Bo takie przygotowane czytania, to wiecie, można nauczyć się na pamięć powiedzieć, dodać, wymienić, a to nie o to chodzi. Odłożę sobie może do tyłu te karty. Zapomniałam pierścionka. Ale to nic. Widzicie? Zauważyłam, że czegoś mi brakuje. Tu są moje żółtki. Jedynie z czego będę, kochani, korzystać, to z książek, dlatego że czasami interpretacja moja mogłaby być inna, mylna. Nie chciałabym tego zrobić. Więc w razie W będzie ściąga. Dobra. Zaczarowana mapa. To mam jeszcze w pudełkach, ale ja je wyciągnę, bo ja chcę, żeby one poszły. Takiego czytania chyba nie miałam. Dla wdów i wdowców było czytanie. Jest, możecie sobie poszukać. Jest u nas. Ale dla porzuconych żon, dla porzuconych kochanek, czy oni wrócą, czy oni w ogóle myślą o tym, powiem wam szczerze, że chyba nie było. A jak nie było, to się bardzo cieszę, bo ja uwielbiam być pierwsza. Pierwsza, najlepsza i w ogóle. Pamiętajcie, by zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję. Tak, w ramach wymiany energetycznej, tak? Ja wam tu coś, wy mi coś.
No. Te karty, kochani, muszę odwrócić, bo ja je znam i nie chcę się sugerować kolorem, a więc poproszę, zrobię tak, będę patrzeć na sowę od pani Alicji i zaraz coś wylosujemy. Jeszcze sobie tak zrobię, a co, ja tak uwielbiam pochachmęcić tutaj troszeczkę i tą. I tą. I tą. A patrzcie, jak się ładnie zużyło. Tu tak, tu tak. Mamy tu jeszcze te kiperki. Ja sobie rano, wiecie, losowałam z nich. No. Dobra, może dwie damy, nie? Bo one póki malusie, to zasługują na to, żeby ich było więcej. Pewnie, że tak. Raz, dwa. Grupa druga. Kurczę, ja mam ochotę na dwie grupy i żadna mnie tak mocniej nie przekonuje. Będę musiała odczytać dwie. Tylko, że ja mam odpowiedź, wiecie, z moich kart, bo ja już kiedyś sobie stawiałam. To jest takie nie fair. Ale może się energie zmienią i wróci. A nie wiem, czy bym chciała. Teraz mam czas dla was. Też dwie. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Proszę uprzejmie. Ale fajnie dzisiaj mi z wami. Słuchajcie, teraz troszeczkę dajcie mi minutkę, dwie, bo nie rozpakowane mam karty, ale to nic. Ważne, że one w ogóle są. Jezus, jeszcze mnie brzuch swędzi. O, chyba za dużo zjadłam. Jak brzuch swędzi, to rośnie, nie? I poprosimy dwie. Raz, dwa. Raz. Dwa. Raz, dwa. No, koniecznie aniołki romansowe, koniecznie. Uderzyłeś mnie tak mocno, to idź. Może chciał coś powiedzieć. To ja. To ja, Stefan, idę. Podejdź do płota, nie? To było, dziewczynki, tak to było. Panowie, dla was to też jest czytanie, dla porzuconych panów, mężów, kochanków. To też jest dla was czytanie. Także panowie sobie zawsze obróćcie, nie gniewajcie się na mamusię tutaj, która wam coś chce powiedzieć, a zapomni. Mamy tu jeszcze te jedne i tak zrobimy jak zawsze na koniec. Dobra, super, super chruper, tylko je przetasuję i zaczynamy, kochani. O, dobra. Okej. Odstawiamy ostatnią grupę. Hop. Selenik, przesuń się. I zaczynamy od naszych piramidki. Piramidki piękne, kochane, patrzcie. Teraz jest pora na was. Zapraszam was na czytanie. Tu wam dam. Dla wszystkich kobiet, mężczyzn, porzuconych, obojętnie, żon, narzeczonych, kochanków, kochanek, dla was, czy wrócą, czy oni o was myślą, co oni chcą, dobrze? Tu są wasze karty. Kurde, ale największe karty wziąłem, jakie mam. Chociaż nie wiem, czy tarot snów, nigdy nie sprawdzałam, czy tarot snów jest większy. Nie, te są największe, a jednak, no, patrzcie. Widzicie? Czyli taret snów jest mniejszy. No i dobrze. Trzeba lubić duże psy, duże samochody, chciałam powiedzieć. Kochani, łapeczkę zostawcie w górę w zamian za filmik, żeby tak tą energetykę nam tutaj wyrównać. Napiszcie w komentarzu, którą paznokieć kupiłam, no. Zostawcie komentarz, żeby było wiadomo, którą grupę wybraliście. Ja zawsze sobie czytam, która to z grup dzisiaj miała przewagę. Kto jest pierwszy raz, to koniecznie subskrypcję zostawcie. Koniecznie, kochani. Pierwsza karta. Król kielichów. Czy wy to widzicie?
Do tatusia się kleją dzieci. I love you, dad. Ma kubek. I love you, dad. Piesek się. Druga karta. Trzy miecze. Trzecia karta. Król buław. Co było, co jest, co będzie. Co czuję? Co tam myśli? Co zrobi? Słuchajcie, u was jest tak prosty przekaz, że ani tych dopowiadających kart by nie trzeba było. No, bo ja go wyczuwam jako bardzo łatwy i bardzo konkretny, więc słuchajcie. Od początku. Wasz człowieczek, obojętnie czy kobieta, czy mężczyzna, jest cudną osobą, cudną. Kochają go dzieci, kochają go przyjaciele, znajomi. Jego się nie da nie lubić. To jest bardzo opiekuńcza osoba, bardzo kochana, bardzo przyjazna, bardzo miła. Ma takie miłe usposobienie, chyba nikomu by celowo krzywdy nie zrobiła. I można by powiedzieć, że wiele, ale wiele osób chętnie go, ją zaprasza. Chętnie, wiecie, zaprasza do rozstrzygania sporów, zaprasza do swojego domu, ma dużo przyjaciół, ma szczerych przyjaciół, dużą rodzinę, z którą żyje, można powiedzieć, w zgodzie. I słuchajcie, tu jest to, co wszyscy wiemy, porzucenie. Oni to też przeżywają. To nie jest tak, że tylko wy. Więc kochani, wy oczywiście przeżywacie bardziej, bo trójka mieczy to jest zdrada, to jest odejście, to jest separacja, to jest druga osoba i niestety, kochani, król buław bardzo lubi towarzystwo płci przeciwnej. Bardzo często ma kochanki, bardzo często ma rzesze osób za sobą, przeważnie płci odmiennej. Wszystkim pomoże. Patrzy na płeć przeciwną jak na obiekt pożądania i vice versa. Także, kochani, tu ja osobiście uważam, że on tutaj myśli jeszcze raz się zakochać. On uwielbia ten stan, proszę Państwa, euforii. Natomiast nie będzie przejmować się głupotami, bo on sam lubi robić głupoty. I te dwie karty, ta i ta, mówią, że jeżeli ta osoba do ciebie wróci, to oczywiście będzie twoje spełnienie marzeń, ale wróci jako kochanek, bądź tam się ktoś nim znudzi, tak? I wróci w te pędy do was. Mam na myśli okres od dzisiaj 3 lata, więc może to być za pół roku, może być za 3 lata, a może być też tak, że przyjdzie i znowu pójdzie. Może być między wami wiele starć, takich, które trzeba rozstrzygnąć, a oni w tym nie widzą swojej winy, więc przy trójce kielichów obrócą to w żart. Pobawicie się w dom, a potem może być, kochani, znowu to samo. Znowu tęsknota, znowu co narobiłem. I kochani, chyba może to wam dopiero otworzy oczka, że osoba jest takim. Wydawała się, tak, być cudowną osobą, natomiast karta ta
Pazia Buław mówi o takim szalonym romansie. Chyba, że można by to czytanie też interpretować w drugi sposób, że kiedy będziecie rozpaczać po tej waszej osobie kochanej, tak, czyli kiedyś jeszcze serce będzie złamane i bardzo, bardzo chcecie, żeby ta akurat osoba wróciła do was, to może pojawić się ktoś drugi, ale też w roli kochanka. Bo ja tutaj wyczuwam, że on się szybko zakocha, szybko ci wyzna miłość i szybko potem, tak jak szybko się pojawi, to może szybko zniknąć. Dla ciebie może rada by była dzisiaj taka, żeby po prostu nauczyć się żyć samej bez tej osoby, żeby być szczęśliwą dla siebie. I jeśli to osiągniesz, przestaniesz walczyć ze swoimi demonami, to może osiągniesz ten sukces i zrozumiesz, że tamta osoba wcale do niczego ci nie była potrzebna. Kontrola na bieżąco. Słuchajcie, te karty z kolei mówią o kontroli. Ktoś tu kogoś kontrolował. Oczywiście wybór jest dla was znany. Kto, czy jego kontrolowała żona, czy to wy kontrolowaliście, czy oni byli kontrolujący, tak? Dbaj o swoją energię. Ktoś tutaj miał, podejrzewam, spadek energii, czyli denerwujesz się, że nie ma, że nie może przyjść i zapomnieliście o sobie, że wy macie świecić, że macie błyszczeć, czyli moim zdaniem nie dbaliście o swoją energię, a teraz macie o nią zadbać. Burzowe pola. Nie wiem. Zaraz wam powiem. Burzowe pola, że to kiedyś minie. Ten ból, ta sytuacja. Ja wiem, że teraz w waszym życiu może być chaos, taka burza, ale nie wszystkie burze sieją zniszczenia. Musicie o tym pamiętać. Jeżeli coś cię dręczy, jakiś konflikt, to wiedz, że ta burza kiedyś zniknie i znowu słońce wyjdzie dla ciebie, tylko musisz uwierzyć i przestać szukać w sobie winy. Do wyładowań dochodzi wtedy, gdy energia elektryczna pomiędzy przeciwnymi siłami ściera się, powodując chwilowy nieład. Druga karta jest równie piękna. Zobaczcie. Niebo. Dla niektórych, podejrzewam z was, to niebo już nie jest niebieskie, tylko nie widzicie koloru nieba, nie patrzycie w niebo. Może patrzycie i modlicie się do gwiazd, żeby ta moja osoba już wróciła. A ja podejrzewam, że pamiętacie tą bajkę o Ikarze, kiedy trzeba wznieść się w niebo, a on powiedział, że nie da rady, a wy też teraz mówicie, że bez tej osoby sobie nie poradzicie, nie dacie rady. A to jest, kochani, bzdura. Bo boicie się upadku, boicie się, że się z kimś nie uda, że takiej osoby już nie spotkacie. Kochani, połączenie. Mieliście bardzo silne połączenie. Podejrzewam, że co niektórzy mogą stwierdzić, że to była wasza bratnia dusza. Macie od tej osoby prezent i jeżeli wróci, kochani, to będzie... Tutaj mamy choinkę, ale na pewno nie wróci z pustą ręką, także ten prezent, który macie, albo nosicie, albo jest na jakimś fajnym, widocznym miejscu. Dla wielu z was to jest małżonek. Dla wielu z was ta osoba obiecała drugie małżeństwo. Tak? Proszę państwa, ja bym powiedziała, łącząc te karty, że w tamtym ich związku czy małżeństwie nie dzieje się dobrze, bo jest łóżko. I oni myślą o tym, ale podejrzewam, że jeżeli mają dzieci, to dla dzieci wracają. Jeżeli mają sprawy typowo, kochani, takie, które
nie mogą ich puścić, czyli muszą jeszcze poczekać, żeby jakieś pieniądze dostać, jakiś podział czy coś. Bądź mogę też odczytać te karty, że nie chcą drugiego małżeństwa, żeby nie naciskać. Mówiłam, proszę Państwa, związek karmiczny to jest. Ten Wasz związek to jest karmiczny. Dlatego jest taki trudny. No i złote lustro. Osoba o charakterze narcystycznym, osoba, która myśli o sobie, która nie patrzy na to, że Was boli, że Wy płaczecie, że Wy dzwonicie, że nie chce odebrać tego telefonu, że nie odpisuje, może nawet sądzę, że zablokowała wszędzie, gdzie się dało i Wy kochacie, płaczecie do słuchawki, piszecie setki wiadomości, SMS-ów, które nie są odbierane, nie są odczytywane, odrzucane. Mamy, kochani, czynnik religijny. Dla wielu z Was ta osoba powiedziała, nie chcę brać drugiego ślubu, bądź ta osoba, moi drodzy, jest innego wyznania, innej religii i proszę Państwa, ślub. Ta sytuacja dotyczy małżeństwa. I co Wy na to? Tu jest sąd. Być może jak się rozwiodą, być może mają sądownie dom, zapisany samochód, jakby chcieli odejść, być może, kochani, straciliby wszystko, bądź muszą jakiś czas poczekać. Co Wy na to? Dla Was jest gwiazda, że macie się nie martwić, że obojętnie, czy ta osoba wróci, bo wrócić wróci. To jest jak 2 razy 2 z tego czytania. Tylko, że ucieknie, bo paść kielichów wraca, król buław jest bawidamkiem, paść buław już mu się znudziło, już jest następna, albo żona tylko pokaże palcem i ucieka. I Wy macie wtedy zrozumieć, co jest Waszym szczęściem. Czy ta osoba, czy Wy i Wasze życie. Od Was zależy, kochani, czy decydujecie się na tą osobę, bo jeżeli znacie już ten scenariusz, co będzie, że znowu pójdzie, to może warto poczekać na normalną osobę, tak? Dać sobie czas na to szczęście. Kochani, dla tych, co nie mają kontaktu, dla porzuconych żon, mężów, kochanek, kochanków, co ta osoba by chciała powiedzieć? Jesteś bliżej niż ktokolwiek inny. Lub odeszłem, gdy zobaczyłem cię z kimś innym. Czuję, że mnie zostawiasz. Może daliście ultimatum, kochani, i potem tego żałowaliście, tak? Albo żona, albo ja, albo mąż, albo ja. Ja się wcale nie dziwię, bo nie ma nic gorszego, niż bycie w takim właśnie podłym, że tak powiem, układziku, tak? Kochani, dziękuję Wam bardzo. Koniecznie mi, ale napiszcie mi naprawdę, bo ja będę bardzo ciekawa, jak Wy odbieracie to czytanie. Czy robić w ogóle takie czytania? Macie propozycje? Dajcie. Agatka nie. No i widzicie, miałam napisać imię tej pani i zapomniałam, bo zawsze Agatka nam podrzuca. Ale ta pani będzie wiedziała. Kochani, łapka. Komentarz, subskrypcja dla Sylwunii. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam powodzenia. Niech ta gwiazda da Wam wreszcie święty spokój i szczęśliwy związek. Wszystkiego dobrego, kochani. Grupa druga. Mamy tu kotwicę, proszę Państwa. Wybraliście stateczek z kotwicą. No to wypływamy, aha, jeszcze karty były, wypływamy w morze i pytamy, czy wróci, czy osoba Wasza wróci, co myśli. To jest czytanie dla wszystkich porzuconych osób, dla porzuconych żon, mężów, kochanek, dla osób, którym wmawiano, że będziecie razem na zawsze. Kochani, bardzo proszę o łapeczki w górę, tak, zostawcie lajka w ramach wymiany za filmik. Napiszcie w komentarzu, którą grupę wybraliście, jak rezonuje. A kto nie ma subskrypcji, koniecznie zostawcie subskrybuj.
Dobrze, kochani, podglądamy karty. Mamy już na wstępie podzielone. Tą chcę, co tutaj widzę i trzymam ją, widzicie? Tak, 8 mieczy. Co tu zrobić? Wisielec nie ma. Paść denarów. Król buław. A daj. Ojej, żonaty facet. Baba. Dziewiątka denarów. Wieża. Rozstanie jak w pysk szczelił. Patrzcie, jak uciekł. Nie ma. Wieża ze śmiercią. No. Mieliście już jakieś rozmowy, co? Rozmawialiście już ze sobą i... A dla niektórych jest całkowity brak kontaktu w ogóle. Zablokował, odciął się i nie wiecie nawet, co się dzieje, bo wisielec bardzo często mówi o zablokowaniu, o niewiedzy, co się dzieje. I ani wy nie wiecie, ani oni nie wiedzą, ale tutaj jest, kochani, burza mózgów. Wy nie umiecie funkcjonować, wy nie umiecie zapomnieć. Ja wam coś powiem, wy dostajecie już powoli szału, wszystko wam zaczyna przeszkadzać, bo ich nie ma, nie odzywa się, wy nie wiecie, na czym stoicie, bo wam obiecali, teraz się nie odzywają, zobaczcie. Wszystko jest do góry nogami, wszystko jest nie tak, jak powinno. Nie wiecie, jak sobie zorganizować życie, wakacje. Wiele z was uciekło z pracy. Być może ta wasza osoba, zaraz wam powiem, ale ja coś tutaj czuję, że to wasza osoba zrobiła to celowo. Dla mnie ten układ mówi, nie obraźcie się, ale musiałem tak zrobić, bo dla mnie najważniejsza jest praca, dla mnie najważniejsza jest rodzina, jeżeli ta osoba ma rodzinę, tak? Bo kapłan przeważnie jest w związku stałym, partnerskim, małżeńskim. Proszę Państwa, przy tej karcie podejrzewam, że trafiliście na osobę, która uwielbia mieć rzeszę płci przeciwnej za sobą. To jest, można powiedzieć, o nim bawi damek, o niej, że musi mieć powodzenie, bo to jest księżniczka. Ona często, czy on nie wie, czego chce. To musiało się, kochani, skończyć. To musiało się skończyć. Ja wiem, że wy się nie umiecie pogodzić, ale słuchajcie, jeżeli ta wasza osoba poszła do kogoś innego, czy wróciła do domu, do żony, do męża, ta karta dla mnie zawsze oznacza, że musisz się z tym pogodzić. Zajmij się tym, czym ty chcesz. Ja podejrzewam, bo tutaj mamy dwa razy denary, kochani. Ja podejrzewam, że wy uciekniecie w pracę, będziecie pisać książki i ja wiem, że wam jest trudno zapomnieć. Wy, gdziekolwiek nie pójdziecie, cokolwiek nie robicie, myślicie o tej waszej osobie. Wasza osoba mogła was z dnia na dzień zostawić, wasza osoba mogła z dnia na dzień zablokować, wasza osoba mogła podjąć decyzję za was, nie kontaktując się z wami. Proszę, określ swoją wyższą postać. On czy ona uważał, że jest nad wami i on określił, kim jest i jak ma być. Proszę dla was. Otwórz swoje serce na miłość, a wy jesteście wszyscy zablokowani z powodu jakiegoś, nie będę brzydko mówić, nie chcę nikogo, czekam na niego do usranej śmierci. I będziesz tak czekać. I będziesz tak czekać. I potem, jak sobie powiesz, nie będę czekać,
a będziesz w głowie dalej myśleć o tej swojej osobie, to trafisz na taką samą osobę, na identyczną osobę, która ma też tylko pociąg seksualny, która też tylko chce zabawy, nic na poważnie, pobawić się i może tam, ale nie. Musisz pobyć sama, sam. Określić priorytety. Właśnie, zwrot na magicznej mapie. Piękna karta. I powiem wam tak, że to góra decyduje o przeznaczeniu. Musieliście się spotkać, żeby przerobić pewną lekcję. Bo ta karta pojawiła się z pewną misją, żeby was uczulić, że ktoś przyszedł do waszego życia, żeby przerobić lekcję. Może to była bratnia dusza, bo najczęściej bratnie dusze przychodzą na chwilę, żeby rozkochać i żebyście nauczyli się żyć w pojedynkę. Ktoś was może teraz wesprzeć, możecie kogoś poznać. Traktujcie tę osobę jako przyjaciela. Nie wchodźcie od razu w związek. A jeżeli ta osoba będzie chciała kiedykolwiek się do was odezwać, to musicie być pewni, że będzie to samo i znowu odejdzie niespodziewanie nagle. Więc ta osoba nowa, która przyjdzie, poda ci rękę, żeby cię wyprowadzić z kłopotów i poukładać ci w głowie, a wy macie zwrócić uwagę tylko na osoby, które pojawiają się w waszym życiu. Jeżeli znowu pojawi się żonaty, znowu pojawi się bawi damek, znowu będzie jakaś lala malowana, co usta i cycki ma większe niż oczy, czy tam jak tam się mówi, to wierzcie, że znowu będzie historia powtórka z rozrywki. To, co było, może się wam powrócić. Musicie ustalić priorytety. Oczywiście, że są osoby, które stwierdzą, że nie mają nic do roboty, mogą poczekać i niech ta osoba przyjdzie, tak? No i ta osoba znowu przyjdzie. Znowu będzie nad wami, bo ona będzie kapłan, to wiadomo, jest ten z góry, który wie wszystko lepiej i wy i tak skończycie samotnie. Bo ta osoba znowu tam pójdzie, znowu was zablokuje, znowu powie bye bye. A tu chodzi o to, żebyście znaleźli swoją przestrzeń, żebyście znaleźli swoje miejsce na ziemi, żebyście dziewczynki, chłopaki byli domem dla siebie, żebyście czuli się ze sobą wygodnie, bezpiecznie, intymnie. I decydujcie, kto może wejść do waszego domu, do waszego życia i serca, a komu lepiej otworzyć drzwi i kopnąć w dupę. Przepraszam, ale jak widzę, że robimy wszystko dla nich, a oni tego nie widzą, że kochamy całym sercem, chcemy oddać całych siebie, a oni raz są, raz nie ma, raz się odzywają, raz się nie odzywają, a tak naprawdę, proszę, wylosowałam wam kartę wolności, oni chcą być wolni. To oni chcą decydować, kiedy mają być z wami, a kiedy mają mieć wolne. Zmiana, proszę państwa, zmiana myślenia. Niechaj u was w główce nastąpi zmiana. Jeśli odszedł, to odszedł. Nie dajcie sobą manipulować, wmawiać, że będzie inaczej. Troski i nieprzyjemności. Ile z was ma kłopoty finansowe, ma kłopoty wśród sąsiadów, bo nagle zniknął, to pytają, już nie przyjeżdża, już nie ma kwiatów, już nie chodzi. No, teraz ani dzień dobry nie powie. Ile macie zmartwień? Dzieci pytają, gdzie jest wujek? A w dupie, nie? Ha? Chory układ. Proszę państwa, proszę się nie gniewać, ja tylko czytam. Mówiłam, że bliźniacze płomienie to było. Mówiłam, że musieliście jakąś lekcję przerobić, że czuliście się jak na skrzydłach, gdy ta osoba była, bo
No i to mógł być wasz mąż też, mógł być, obiecywać narzeczeństwo, mógł nawet dać pierścionek, proszę państwa. Ile ja znam takich przypadków u was, że daje pierścionek, jesteś najpiękniejsza, najcudowniejsza i ona nie wie, co się dzieje, bo się nie odzywa. Rozkochał. Powiem wam tak, że wiele z was, mam też odczucie z tego czytania, może się tutaj odnaleźć z tego względu, że wy mogliście zostawić fajną osobę dla tej właśnie osoby. Mogliście kogoś zostawić, mieliście kogoś fajnego, kogoś, kto tak powoli do was podchodzi, kogoś, kto miał inny charakter, był zupełnie inny i czuję, że to wy zostawiliście tą osobę na rzecz tej, no oczywiście, że atrakcyjnej, ale niestety ta osoba pokazała swoje prawdziwe ja. Myślę, że wiele też niektórzy mieli rozmów, prób jakichś tam, żeby coś tam może zdziałać, ale podejrzewam, że skończyło się w łóżku i znowu tej osoby nie było. Tak? Skarby, jeżeli nie macie kontaktu, podpytamy, co osoba by chciała powiedzieć. Te kadzidło. Dobrze, że popaczałam. Bo mi kadzidło, wiecie co, z parapetu zamiast na parapetu na ziemię narobiło. Także będę miała wiele sprzątania. Nie wytrzymam. No nie chciałam na biurku, to teraz będę podłogi myć. Proszę państwa, opcja pierwsza. Chciałbym, aby sprawy potoczyły się inaczej. To nie był odpowiedni czas. Zostawiłem cię, zanim ty mogłaś zostawić mnie. Patrzcie, jaki. Nie mogę powiedzieć brzydko. No. Zastanówcie się, czy warto wracać, bo jeżeli nawet ta osoba wróci, to na jego warunkach, znowu on będzie panem i władcą, nie rozwiedzie się, nie, nie, nie. A wy jesteście tutaj pokazane jako samotne, zadowolone z siebie, z życia kobiety, którym nie brakuje pieniędzy, książek. Macie kota, pieska. Pięknie wyglądacie. Co wy na to? Dziękuję wam dwójeczki kochane, życzę wam wszystkiego dobrego, koniecznie, koniecznie mi tutaj dajcie znać, jak karciochy z wami dzisiaj rezonowały, dobra? Zostawcie łapeczkę, napiszcie w komentarzu. Dziękuję wam kochani, dziękuję wam bardzo. No i do usłyszenia, tak? Słyszymy się już niedługo. Buziaki dla was. Pa, pa. Proszę państwa, co ja mam dzisiaj za dzień, to naprawdę. Rycerz wjechał. Proszę państwa, grupa trzecia. Mamy rycerzyka. Jest i on. Są mi karciochy, są, no nie wzięłam ich. Są mi karciochy jego, no fajny, fajny, pokaż no się tutaj, blondasku, jest, widzicie go, taka szabla wielka, długa. Dobra, czytanie dla wszystkich porzuconych istot, kobiet, mężczyzn, żon, mężów, kochanków, czy wrócą, co oni tam myślą? Proszę bardzo. Zapytajmy. Ale czytanie boskie. Ach, lubię, jak ja tak lubię. Proszę państwa, na wstępie za filmik to możecie podzielić się tą energią. Ja wam horoskop tutaj przeczytam, te karciochy. Wy zostawicie lajka, komentarz. Koniecznie, jeżeli nie macie subskrypcji, zostawcie subskrypcję, tak? Słoneczka moje, najpiękniejsze, patrzcie. O!
podnieś się. Jezus, jakie te karty są wielkie, ciężkie. Nie umiałam ich teraz podnieść, ale by było. No dobra, proszę Państwa. I we wszystkich trzech grupach jest ten typ. Król buław. Lovers, kochankowie. Proszę Państwa, czy Wam to coś mówi? Królowa denarów. Król kielichów. Siła. I królowa buław. Proszę Państwa, niesamowite czytanie. Będą chyba dwa rodzaje tego czytania. No i królowa kielichów jeszcze pod spodem. Słuchajcie, grupa trzecia. Nie wiem, czy sobie też wybraliście tą grupę, tak jak ja i inni. Ale tu są dwa przekazy. Że wróci, ale będzie nadal tak jak było, czyli nadal będziesz tą kochanką, nadal będziesz tą trzecią, drugą, zwał jak zwał, że nadal ktoś będzie w ich życiu. Ale też dla części z Was, jeżeli nie będziesz chciał z powrotem, bo coś Ci się w główce zmieni, to masz szansę spotkać nową osobę na swojej drodze. Co Ty na to? Wybór należy do Ciebie, ale po kolei. Czytanie jest piękne, bo że tu jest miłość, pociąg seksualny, jak nie mogę powiedzieć, jest. Bo jest tak cholernie przystojny. Jest tak pociągający, tak pachnie, tak wygląda, tak mówi, że w ogóle no, mdlejecie w ramionach tej osoby. I powiem Wam tak, że Wy ją będziecie zawsze kochać. Nawet jak nie będzie comeback, a sądzę, że będzie. A co? To możecie się też przyjaźnić, możecie się spotykać. Ja, kochani, widzę na osiedlu takich starszych państwa chodzą z psem dookoła bloku. Ja ich nazwałam spóźnieni kochankowie. Każdy z nich ma rodzinę, ale chodzą z pieskami razem. I u Was, kochani, każdy z Was albo ma już rodzinę, albo ma jakiegoś partnera, a jesteście kolegami, koleżankami z pracy. I powiem Wam, że to, co zostało w głowie, to, co zostało we wspomnieniach, to zarówno u Was siedzi głęboko, jak i u tej osoby. Może być tak, że u kogoś z Was ta osoba po prostu wyprowadziła się z uwagi na miejsce pracy, z uwagi na zamieszkanie, na przykład oddelegowanie, tak? Z uwagi na to, że może ta osoba była przed ślubem, z uwagi na to, że dzieci są małe, tak? Z uwagi na rodzinę, ale kochani, tutaj ta osoba Wam powiedziała prawdę, ona nigdy tego nie ukrywała. U Was jest sytuacja, że osoba była szczera do bólu, że może i pierwszego dnia Wam powiedziała, słuchaj Sylwia, ja mam kogoś. Czy Ty w to wchodzisz? No nie jest dobrze, ale nie jest źle. Podoba się Wam ta osoba, dobrze się rozmawia i sądzę, że zaczęło się od przyjaźni, i ta miłość przyszła, nawet nie wiecie kiedy. Brakuje Wam tej osoby, ale tak jak powiedziałam, na Waszej drodze może stanąć też inny człowiek, ciepły, dobry, kochający, bardzo miły, uprzejmy. Może i będzie mieć też dzieci, kochani, z poprzedniego związku. Karta siły oznacza, że uda Wam się pokonać problemy, kłopoty, przyjąć tego człowieka albo zapomnieć o nim. To już decyzja należy do Was. Czy Wy sobie uświadomicie, że Wasze drogi już się rozeszły na amen. Ale sądzę, że nawet jeżeli Wasze drogi się rozejdą, to rozejdziecie się w przyjaźni.
i gratuluję Wam bardzo. Są osoby, które będą chciały być w układzie, nie będzie im przeszkadzało, że są kochanką, kochankiem, po prostu się na to zgodzicie. A są osoby, które będą chciały postawić na siebie, na wolność, na odszukanie swojej bratniej duszy, prawdziwego męża, żony. Bądź hojny. No właśnie. I nie będziecie, ani wy, ani oni, nie będą pokazywać, kochani, takiego czegoś, że to ja ci teraz zabiorę to i to, bo jak się rozchodzimy, to muszę ci zabrać. Nie, oni wam jeszcze przyniosą. Będziecie mieć mnóstwo pamiątek po nich. Spójrz oczyma innych, tak. Ta osoba właśnie patrzy na was, jak ona by się poczuła, gdyby was tak zostawiła bez słowa, z dnia na dzień. I rozmowa będzie, albo już była. Światło księżyca, zaraz zobaczymy, co oznacza światło księżyca, kochani. Twoja intuicja każe ci wyjrzeć poza przeciętność, poza logikę i analityczne myślenie. Macie podążać za intuicją. Myślę, że wiele z was chce, żeby ta osoba była szczęśliwa, obojętnie gdzie i z kim teraz jest. Wy wiecie, że została tam osoba wam dana na chwilę. Przeczucie macie, śnicie o tej osobie. Przestajecie wątpić w siebie, bo wiecie, że dacie radę, że jesteście piękne, że jesteście cudowne. I wy zaczniecie teraz dbać o siebie, naprawdę. Zaczniecie o siebie dbać. Kolejna karta, którą wam wylosowałam, bo królowa buław jest, kochani, taka sroka, ona lubi błyszczeć. Tu bransoleteczki, tu czerwona kiecka, tu jeszcze coś, tak? I wy zrozumiecie, że żeby być szczęśliwym z kimś, to musicie być najpierw szczęśliwi ze sobą właśnie, prawda? A kochani, powiem tak, że jak na mój gust, wylosowaliśmy może ten kamień, dlatego że są rzeczy, które trwają dłużej niż my. To jest pamięć, to jest przyjaźń. Przyjaźń czasami jest lepsza niż, wiecie, taki seks na 5 minut, tak? Na przykład. Kamienie przecież od zawsze są i były cichymi świadkami tego, co się dzieje, prawda? Dlatego my też musimy, nie wiem, dać nadzieję, wiarę temu, że trzeba uziemić coś w swoim życiu, jakieś fundamenty. Kiedyś pamiętam, jak ktoś mi powiedział, że gdybyśmy nie zostali przyjaciółmi, to nie spotkałabym swojej najlepszej przyjaciółki. I słuchajcie, to jest piękne, tak? Bo siostra tego człowieka okazała się wspaniałą przyjaźnią, która jest na wieki, jest trwała jak kamień. Teraz musicie wy się zastanowić, czy trzymać ten kamień, który jest ciężki, czy lepiej go puścić. Bo jeżeli dacie temu człowiekowi odejść, czy na zawsze, czy na chwilę, to tak jak w Małym Księciu, jak pozwolisz z miłością mu odejść, to on będzie wiedzieć, gdzie mu było dobrze i wróci. A jeżeli nie wróci, to znaczy, że to była dla was niejako lekcja. Ale myślę i patrzcie, karta wylosowana dla was prawda. Zawsze sobie mówiliście prawdę i mówcie sobie nadal prawdę. Nie ukrywajcie tego. Smutna wiadomość i nieoczekiwane pieniądze. I tam był, kochani, ten wyjazd. Być może tą smutną wiadomością było to, że osoba dostała pracę za granicą, bądź musiała przejąć na przykład gospodarkę rolną po rodzicach, tak mi się tutaj. Być może ta osoba musi, nie wiem, dziecko spłacić, bądź dziecko narobiło długów, bądź ma jakieś kredyty. Proszę Państwa, ta osoba jest w związku. Ale życzyłaby sobie takiej osoby jak wy. Tu jest pierścionek. I kochani, część z was ma ten pierścionek, ma coś ważnego, trwałego na pamiątkę od tej osoby, ale może być też tak,
bo i takie sytuacje słyszałam, że możecie dostać ten pierścionek w ramach tego, że nigdy nie dostaniecie, bo są w związku, a godzicie się. Więc może tak być, że na pocieszenie serduszka będzie ten pierścionek, poczujecie się lepiej, poczujecie się jak przyjaciele, tak? Uzdrowienie problemów rodzinnych i frywolność. I postawicie tylko na zabawę, na radość, postawicie na siebie. Także skarby znajdziecie się gdzieś w tym czytaniu, bo tak jak powiedziałam, czasami lepiej jest zostać w przyjaźni, a jeżeli rozstaliście się czy rozstaniecie się, to jeżeli ta osoba faktycznie was kocha, to wróci. A jeżeli nie wróci, kochani, to niech zostanie waszym przyjacielem, bo należałoby spojrzeć oczami właśnie tej osoby. Ale macie piękne czytanie. No nie mogę. No nie mogę. Aż mi się płakać chce. Myśmy zostali przyjaciółmi. No. Jeżeli nie macie kontaktu, to co by osoba chciała powiedzieć? Albo wam powie nawet za niedługo, jak jesteście przyjaciółmi. Chcę, pragnę ciebie. To jest ta moja ulubiona karta. I want you. Jestem atrakcyjny dla ciebie. No tak. Ojej. Zostawiłem cię, zanim ty mogłaś zostawić mnie. Też tak mogło być, kochani, że ta osoba się bała tego odrzucenia, dlatego wolała wrócić do rodziny, do żony, bo bała się, że nie sprosta, tak? Ale nic straconego, kochani, nic straconego. Ja wam mówię, lepiej żyć w przyjaźni. A wspomnienia zostają zawsze w serduszku. Dziękuję, kochani, za dzisiaj. Zostawcie dla mnie łapeczkę. Zostawcie komentarz. Napiszcie, jak to z wami dzisiaj tutaj karciochy rezonują. Czy wam się podobają takie czytania? Czy takie czytania robić, czy nie robić? Ja jestem zadowolona z odczytów. Myślę, że grupa trzecia ma największe szanse na to, że osoba powróci, ale najlepiej by było dla nas wszystkich tutaj, żeby zostać w przyjaźni. A potem, co ma być, to będzie, tak jak w tej piosence. Ale ta miłość, proszę Państwa, ona nigdy nie wygaśnie. To już jest miłość do deski. Mówcie, co chcecie. Co było, to było. Co jest i zawsze będzie miłość. Natomiast czy będziecie w nowym związku, czy będziecie mamą, tatą, zawsze ta osoba będzie w waszym sercu. Zawsze ją będziecie kochać, zawsze ją będziecie dobrze i mile wspominać i mówcie o niej dobrze. No. I błyszczcie, kochani, błyszczcie. Pamiętam jedną parę, kiedy spotkała się po 25 latach. Po 25 latach. Ta osoba wyjechała za granicę, jedna z nich została. I proszę Państwa, są dzisiaj razem. Tak. Tak. Skarby, wszystkiego dobrego dla was. Serdeczności. Pamiętajcie o lajku, komentarzu i subskrypcji. Kochajcie się. Wszystkiego dobrego. Buziaki. Pa, pa.